Bo to jest coś tak strasznie przerażającego, że nawet nie wiem po prostu jak to powiedzieć, jak to jest przerażające i dlatego nie jestem w stanie wam dzisiaj powiedzieć o co chodzi, bo to jest zbyt przerażające, ale wam niedługo powiem. Ty człowieku, ej! Weź w drugą stronę. Dobra, o matko. Wiecie, bo... Ej! Weź już wyłącz. Po prostu bycie kaznodzieją to jest najtrudniejsza robota na świecie, jak widzicie. Bo to ma być teaser, w sensie tylko, że Marcin wszystko popsuł, bo mi tu dymem w twarz daje. Słuchajcie, teaser, czyli takie wam to mówię zaczepki, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Skąd się wzięły te straszne rekolekcje. One się, słuchajcie, wzięły stąd też między innymi, że tak nam właśnie dymią w oczy, o! Że jak się włączy YouTube'a i się wpisze apokalipsa, albo się wpisze koniec świata, to można po prostu znaleźć miliard filmików, gdzie różni mądrzy, a najgorzej też, że różni mądrzy księża po prostu tłumaczą w jakieś takie absurdalne sposoby symbole apokaliptyczne. Ja wiem, że niektórzy się zamedzicie oburzać, czemu nie używa polskich słów, no bo nie ma polskiego słowa na teaser. Jak to powiedzieć po polsku, no? No zaczepiacz, nie? No bo to jest zaczepiacz, taki podrażniacz, o. Więc was podrażniam. O co chodzi? O co chodzi? Kochani, bo to jest tak, że żeby apokalipsę dobrze zrozumieć, to nie można jej po prostu czytać. Każde zdanie, które jest w apokalipsie, po prostu jest takim odbiciem tysiąca innych rzeczy ze Starego Testamentu. Na przykład prawie wszystkie symbole, którymi się posługuje Jan, prawie wszystkie jego takie obrazy, te wszystkie takie tam właśnie smoki, szarańcze, liczby i tak dalej, bez proroctw Joela, Ezechiela, Izajasza, Daniela szczególnie, no to w ogóle nie podchodź, że tego się nie da. Jak ktoś bierze tylko apokalipsę i sobie ją tak weźmie i sobie ją tak czyta, to w ogóle to jest do niczego. I oczywiście, kochani, to nie tak, że ja tam będę z wami czytał tysiące fragmentów Starego Testamentu, żebyście zrozumieli dobrze Nowy Testament. Ja was tu będę zapraszał, żebyście tę apokalipsę czytali sami, więc czujcie się wymuszeni, to się zmuszeni do czytania. A to może będzie, to wam powiem jeszcze w jednym teaserze następnym. I że będą straszne rekolekcje. To pamiętajcie, jak jeszcze dla mnie przekazaliście na przykład teściowi, to przekażcie teściowi. Albo znajomym, to im przekażcie. Albo w tramwaju komuś powiedzcie, albo coś tam, na przykład. O, czytałem ostatnio w komentarzach takie coś, było napisane, że dziewczyna mówi magiczny moment, kiedy wsiadam do pociągu z Krakowa do Warszawy i dwie dziewczyny właśnie dyskutują na temat tego, co było w 6 rano. To rozumiem. Więc zróbcie tak na przykład, że jedźcie pociągiem i dyskutujcie, słuchaj, nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno 6 robi straszne rekolekcje i podobno będzie strasznie fajnie. To tak przekażcie. Więc przekażcie jeszcze tylko komu się da, żeby nas się jak najwięcej zgromadziło, bo będziemy objawiać wszystkie takie cudowne rzeczy. Jak ja wam tam potłumaczę te wszystkie fajne, ale tam są takie rzeczy. Ci jeźdźcy w ogóle, jacy oni, albo te wszystkie szarańcze. To jest po prostu ekstra. Nawet bestie są ekstra, w sensie są okropne, ale są ekstra to, co Pan Jezus z nimi robi. Bo On z nimi robi takie dobre rzeczy. Bo to jest coś tak strasznie przerażającego, że nawet nie wiem po prostu jak to powiedzieć, jak to jest przerażające i dlatego nie jestem w stanie wam dzisiaj powiedzieć o co chodzi, bo to jest zbyt przerażające, ale wam niedługo powiem.